Profesjonalny tatuaż potrafi być małym dziełem sztuki. Makijaż permanentny dodaje uroku, podkreśla atuty urody. Jednak gdy wykonany jest źle, gdy nie jesteśmy zadowoleni z jego efektu, szukamy rozwiązania. Do tej pory było to trudne. W tej chwili pojawiła się szansa na to, żeby wrócić do dawnego stanu. Co to jest, jak możemy sobie pomóc i co może dla nas zrobić medycyna estetyczna? Zapytam doktora Piotra Zawodnego ze Szczecińskiej Kliniki Zawodnej. Do tej pory mówiło się, że owszem, można częściowo usunąć niechciany tatuaż, ale całkowite pozbycie się tej pamiątki jest niemożliwe. Co się zmieniło w tej kwestii? Aktualnie w tych czasach mamy do dyspozycji dużo więcej sprzętu, zaawansowanego technologicznie. A mianowicie jesteśmy w stanie używać laserów pikosekundowych, czyli laserów o bardzo krótkim czasie trwania impulsu. Co nam to daje? A mianowicie powoduje to, że możemy usuwać barwnik, rozbijając go do bardzo, bardzo drobnych cząsteczek, nie używając w tym momencie temperatury albo z minimalną temperaturą, co daje nam efekt bezpieczeństwa, co daje nam efekt skrócenia czasu trwania zabiegu i co daje nam efekt tego, że zabieg jest krótszy i ilość powtórzeń jest mniejsza. W swojej klinice dysponuje Pan aż dwoma widocznymi za nami laserami. Czym one się od siebie różnią? Dlaczego aż dwa? Rzeczywiście posiadamy dwa lasery pikosekundowe. Z uwagi na to, że uzupełniają się one wzajemnie. Jeden ma charakterystyczną długość fali 755 dla typu aleksandrytowego, natomiast drugi laser jest to laser o długości fali 1064, 532 i 670. Co nam to daje? Mianowicie daje nam to możliwość usuwania tatuaży we wszystkich kolorach. Każdy kolor ma swoją częstotliwość. A częstotliwość to jest właśnie długość fali, do częstotliwości pasuje odpowiednia długość fali lasera. A jak sprawdzą się lasery w przypadku makijażu permanentnego, konkretnie makijażu oczu, bo to jest bardzo wrażliwa, delikatna okolica, a laser jednak troszeczkę budzi grozę? Makijaż permanentny jest pewnego rodzaju formą tatuażu. Oczywiście płytszą, aczkolwiek czasami wykonany głębiej jest tak naprawdę tatuażem. Okolica oczu jest bardzo wrażliwą okolicą i jednocześnie bardzo niebezpieczną, także usuwanie z tej okolicy tatuażu musi być wykonane w odpowiedniej procedurze. Procedura polega na tym, że osłaniamy gałkę oczną, bardzo wrażliwą na światło lasera, specjalnymi osłonami tytanowymi. I dopiero wtedy w znieczuleniu możemy usunąć tatuaż. Aktualnie ustawiam odpowiednie parametry, czyli długość fali. Bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej długości fali do danego koloru tatuażu. W tym przypadku mamy do czynienia z czarnym tatuażem, więc długość fali musi być 1064. Najlepiej jest to optymalna długość fali lasera. Oczywiście działamy w czasie trwania pikosekund, czyli bardzo krótkim czasie trwania impulsu i z odpowiednią prędkością, oczywiście średnicą również. Zabieg może być wykonany praktycznie bezboleśnie. Obserwując zabieg, widzimy światełko przemieszczające się po skórze. A co tak naprawdę się dzieje w skórze? Jak to wygląda? W momencie, kiedy aplikujemy wiązkę lasera do skóry, na skórę, dochodzi do absorpcji przez barwnik tego światła, dochodzi do rozbicia barwnika na drobne kawałeczki, na drobne cząsteczki, które są z kolei fagocytowane, czyli pochłaniane przez komórki układu immunologicznego skóry poprzez makrofagi. Czyli po prostu znika ten tatuaż? W momencie, kiedy makrofagi zjadają te drobne cząsteczki, dochodzi do eliminacji drogą układu limfatycznego, czyli jest metabolizowany barwnik. A czy w miejscu, w którym został usunięty tatuaż czy makijaż permanentny, będzie można wykonać nowy? Na każdym etapie usuwania tatuażu jesteśmy w stanie, może nie my, ale tatuażyści są w stanie zrobić kolejny tatuaż, tak zwany cover, w zależności od tego oczywiście, ile usuniemy barwnika.
sytuacji laserów pikosekundowych ta szybkość usuwania barwnika jest dużo, dużo większa, dużo lepsza w stosunku do laserów nanosekundowych, czyli laserów poprzedniej generacji. A ile zabiegów powinniśmy wykonać, żeby całkowicie pozbyć się raz makijażu permanentnego, dwa tatuażu? Trudne pytanie, aczkolwiek bardzo często zadawane przez pacjentów. Ilość zabiegów zależy od ilości barwnika, od tego, kiedy był zrobiony zabieg, jak gęsto był aplikowany barwnik. A czy po takiej sesji usuwania, czy wielokrotnych sesjach usuwania tatuażu jest ryzyko powstania blizn? Ryzyko powstawania blizn teoretycznie występuje przy każdej technologii, aczkolwiek przy użyciu laserów pikosekundowych mamy do czynienia z bardzo krótkim czasem trwania impulsu, co daje nam dużo większe bezpieczeństwo w porównaniu z innymi laserami, czyli laserami na przykład nanosekundowymi, bądź innymi technologiami, bądź innymi technikami usuwania tatuażu. A dlaczego doktor zdecydował się akurat na te lasery? Decyzja o wyborze laserów uzależniona była tym, że pracujemy na najlepszym sprzęcie dostępnym. Lasery firmy Cynosure i lasery firmy Cutera są to lasery dwóch największych potentatów amerykańskich na rynku światowym i są to lasery uważane za najlepsze w swojej dziedzinie. Cofnijmy się troszeczkę, jak kiedyś usuwało się tatuaże, czy makijaże permanentne były niemożliwe do usunięcia, ale tatuaże w jakiś sposób się chyba jednak usuwało, czy tylko pokrywało się innym? Rzeczywiście, techniki usuwania tatuażu były na przestrzeni lat zróżnicowane. Pierwsze techniki polegały na wycięciu nożem, kolejne techniki polegały na usuwaniu laserem milisekundowym, czyli wypalaniu tego tatuażu. Niestety kończyło się to dużymi, rozległymi bliznami. Przełomem było wykorzystanie laserów nanosekundowych, tak zwanych Q-switchy. No i w tej chwili mamy do czynienia z laserami pikosekundowymi o bardzo krótkim czasie trwania impulsu. Tak jak powiedziałem wcześniej, są to części bilionowe w stosunku do miliardowych w sytuacjach, kiedy używamy Q-switcha. A jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu? Czy są jakieś uciążliwości? Czego powinniśmy się spodziewać? Po zabiegu usuwania tatuażu z użyciem szczególnie lasera pikosekundowego najczęściej spodziewamy się zaczerwienienia, lekkiego obrzęku, czasami pęcherzy, ale wszystko tak naprawdę goi się bez pozostawiania śladu. Czy zabieg jest bezpieczny, czy każdy może usunąć sobie tatuaż czy makijaż permanentny tym laserem? Generalnie zabiegi są bezpieczne, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jest to sprzęt o bardzo wysokiej mocy i możliwościach spowodowania również krzywdy. To jest tak jak z nożem. Możemy nim przekroić jabłuszko albo obciąć sobie palec. Więc nie jest to wina noża, tylko osoby, która to wykonuje. A czy usuwanie tatuaży to popularne zabiegi? Jak dużo takich zabiegów doktor wykonuje? Z roku na rok rośnie ilość wykonywania tego typu zabiegów. Dla przykładu mogę porównać ilość zabiegów wykonanych 3 lata temu była dużo, dużo mniejsza niż w zeszłym roku. W tym roku zwiększyliśmy ilość wykonywanych zabiegów w stosunku do zeszłego roku co najmniej 3-krotnie. A jaki najdziwniejszy albo najśmieszniejszy tatuaż doktor usuwał? Mamy do czynienia z różnymi tatuażami. Rzeczywiście przychodzi mi do głowy tatuaż w sytuacji, kiedy przyszedł do mnie pacjent z napisem na przedramieniu. Wewnętrznej stronie przedramienia miał napisane imię jednej z pierwszych swoich dziewczyn, była to Hania, przekreślona, pod spodem była Anna, no i stwierdził, że już nie będzie trzeciego imienia tatuował sobie, tylko usunie dwa pozostałe. Usuwanie tatuaży czy makijaży permanentnych to nie są wszystkie możliwości laserów pikosekundowych, prawda? Rzeczywiście lasery pikosekundowe służą nie tylko do usuwania tatuażu, zostały stworzone do tego celu, ale w wyniku pracy z tymi laserami, w wyniku uzyskania wiązki frakcjonującej, czyli rozproszenia wiązki podstawowej, jesteśmy w stanie uzyskać również możliwość zagęszczenia włókien kolagenowych, pobudzenia skóry, rozbicia barwnika, jakim jest melanina, czyli usuwania przebarwień. Czyli lasery pikosekundowe potrafią odmładzać skórę? Jak najbardziej tak. Odmładzają właśnie poprzez zagęszczenie kolagenu,
i również przez to, że w wyniku procesów na przykład fotostarzenia dochodzi do powstawania przebarwień i jesteśmy w stanie rozbić ten barwnik, w pewnym sensie go usunąć. I w tym przypadku używamy również tych dwóch laserów, czy któryś jeden konkretny sprawdzi się szczególnie? Bardzo dobre pytanie, gdyż każdy z tych laserów ma swoje unikalne właściwości. Laser Picosur jest to laser aleksandrytowy o charakterystycznej długości fali, 755. Długość fali charakteryzuje nam to, jaka cząsteczka w skórze będzie absorbowana. I to jest idealny laser do barwnika, jakim jest melanina. Natomiast drugi laser, o którym mówimy, laser Enlighten, ma inną długość fali. Ma tak naprawdę trzy długości fali, bo ma długość fali 1064, 532 i 670. To są trzy długości fali, które pozwalają nam na bardzo szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o tatuaże, ale również o głębokie warstwy barwnika, o głębokie warstwy melaniny w sytuacji takich trudnych, ciężkich do usunięcia przebarwień o typie melazmy. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym działaniu odmładzającym, bo na pewno wiele pań w tym momencie chciałoby zapytać, po ilu zabiegach nastąpi ten efekt odmłodzenia skóry? Tak naprawdę stosując laser pikosekundowy możemy spodziewać się efektów już po jednym zabiegu. Oczywiście zalecamy serię zabiegów i to jest seria zabiegów minimum 3 spotkania w odstępach 3-4 tygodnie, ale bardzo często obserwujemy efekt już po jednym zabiegu. A w przypadku, kiedy pacjentka ma makijaż permanentny i nie chce go usunąć, chce tylko odmłodzić swoją skórę, czy przez przypadek podczas zabiegu jej makijaż permanentny nie zniknie? Teoretycznie tak. Staramy się uniknąć takiego ryzyka. Nie mieliśmy nigdy tego typu problemu. Aczkolwiek, gdybyśmy odmładzali twarz i jednocześnie wiązka laserowa trafiłaby na barwnik, który znajduje się w obrębie makijażu permanentnego, czy nawet tatuażu, to rzeczywiście jesteśmy w stanie go w tym momencie zredukować, bądź nawet usunąć. Czyli lasery pikosekundowe możemy nazwać platformami multifunkcyjnymi? Jak najbardziej tak. Nie służą one do wszystkiego, ale rzeczywiście mają wielozadaniowe możliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.